Siemanko, siemanko, Waldek z tej strony. Jak pięknie przyśroniło dzisiaj. Śniegu jeszcze nie ma, ale może w trasie mnie gdzieś złapie. Ruszam po 14.30, coś mi się tak marzy, wyjazd, może się uda. Moi drodzy, 2 dni w trasie, także nie będę za bardzo miał czasu, żeby coś tam nagrać. No pewnie gdzieś by się ten czas nawet znalazł, ale jadę z całkiem innymi myślami. Jadę wypocząć, jadę odpocząć. Jadę jakoś dwie moje 18 przeżyć, no bo wybija dokładnie 23 przed północą moje 36, także już troszeczkę chodzę po tej kuli ziemskiej. Uwierzcie mi, że zrozumiałem wiele rzeczy, jak pewnie też i nie jeden z was. Nieważne jest, gdzie mieszkamy, w czym mieszkamy. Nieważne jest, jak jeździmy, czym jeździmy. Nieważne jest, kurde, jak to tam wygląda. Nieważne jest, z kim się zadajemy, kogo tam w rodzinie mamy. Najważniejsze jest to, moi drodzy, żeby być sobą. Jak będziecie sobą, macie w ręku klucz do normalnego życia, macie w ręku mądrość. Mądrość, której wam nikt nie zabierze. Jak będziecie żyli czyimś życiem, jak będziecie słuchać się tego całego zamieszania, które do tej pory powstało, a najprawdopodobniej będzie go jeszcze delikatnie więcej, niestety, istety, to będziecie pod czyjeś dyktando, no a tego bym nie chciał. W końcu oglądacie ten kanał, chciałbym, żebyście mieli swoje do powiedzenia, chciałbym, żebyście wyglądali tak, jak wy chcecie wyglądać, chciałbym, żebyście się czuli tak, jak wy chcecie się czuć, a nie tak, jak ktoś tam opowiada i każe robić. Kurde, myślałem, że jeszcze trochę i jak Mikołaj będzie. Mam w planie dużo rzeczy do zrobienia w tej trasie, którą teraz robię. Chciałbym, żeby wam te święta też wypadły jak najlepiej, żeby było dużo tej miłości w nas, bo ona jest naprawdę ważna. Błogosławieństwa wam życzę. Ja was błogosławię, ci, którzy tam nie wierzą w jedno i drugie. No wiadomo, tych religii troszeczkę jest, też się kiedyś nad tym wszystkim troszeczkę zastanawiałem. No nieważne, no, każdy ma w głowie, co powinien mieć. Każdy wierzy, w co wierzy. W jakim byśmy kraju nie byli, czy tam kontynencie, no niestety w to musimy wierzyć. Dlaczego? No zapytajcie się tego waszych rodziców. To w końcu oni nam to sprezentowali. A im ich rodzice, i to tak aż do pewnego tam momentu. Moi drodzy, nieważne. Dużo zdrowia, żebyście osiągnęli jeszcze nie jeden etap, przeszli nie jeden etap pozytywnie w swoim życiu, żebyście łapali coraz więcej energii, choćby z tego słoneczka. Dzisiaj jest tak piękny dzień. Słońce nad Los Angeles, ja się z tego zawsze śmieję, LA, czyli Los Angeles, a tak naprawdę Landshut, który no stety i niestety dzisiaj opuszczam, ale mam nadzieję, że szczęśliwie do niego wrócę. Zobaczcie, tam z tyłu są te górki, gdzie zawsze z kijami widzieliście mnie. No jest pięknie, jest pięknie. Lubię tu sobie postać, bo tu jest jeszcze w miarę czyste to powietrze. Tam w tym mieście już tego tak nie odczujecie, moi drodzy. Żebyście byli zawsze zdrowi, żebyście się nie dali wkręcać w jakieś niepotrzebne sytuacje, jakieś głupie sytuacje, bo tego na dzień dzisiejszy inaczej nie można nazwać. Nie będziemy tu teraz o tym gadać, bo chcę, żeby ten filmik zobaczyło jak najwięcej osób, które spoglądają tam na ten kanał. Moi drodzy, cieszmy się życiem, bo nie tylko tu ono jest, ale ono jest. I to, jakimi będziemy, i to, jak będziemy się sprawowali, i to, co tu wszystko osiągniemy, i to, co tu wszystko przeżyjemy, zabierzemy ze sobą. Uwierzcie mi, zabierzemy ze sobą i tam to wszystko będziemy mogli nie jeszcze raz, myślę, przeżyć. Dlatego pamiętajcie, żeby oglądać na tym świecie jak najwięcej miejsc, żeby zwiedzać jak najwięcej miejsc, żeby poznawać jak najwięcej wartościowych ludzi. Nie bać się tego. Jeden taki, drugi taki. Bo ktoś kiedyś powiedział, że
musi być ta jedna, jedyna. Ja wcale tak nie twierdzę. Im więcej ludzi na tym świecie poznajemy, im więcej dajemy się wkręcić w tą taką, zawsze ten lewy barek, dajemy się wkręcić w tą taką pozytywną energię, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla naszej bańki. To życie zawsze jest weselsze, to życie jest w miarę urozmaicone. Nie stoimy w takiej typowej monotonii, nie ma tego takiego śniadanie, obiad, kolacja, waga, tyle, tyle i tyle, trening taki, taki i taki i oprócz tego nic innego nie robię. Nie, moi drodzy, to nie jest życie. Mamy w tym życiu kosztować jak najwięcej, delektować się jak najwięcej i uwierzcie mi, bądźcie ciekawi jutra. Żyjcie tak, jakby jutra miało nie być, ale bądźcie go ciekawi. Bo jak będziecie bardzo mocno chcieli lepszego jutra, ono przyjdzie. To jest cała filozofia. Niejedno w życiu chciałem zdobyć, niejedno mi się udało zdobyć. W niejednej czarnej dupie byłem, szybko z niej wyskoczyłem. Ta czarna dupa to w przenośni. Czarnej mi nie trzeba. No chyba, że... Trzymajcie się, a na nowy rok jeszcze się na pewno spotkamy. Hejka, pozdro i pamiętajcie, wszystko z głową. Róbcie tak, aby było wam, jak też i innym dobrze. Popełniliście parę błędów, wyciągnąć z tego wnioski i lecimy dalej. Bo jak nie my, to kto? Hejka i najlepszego. Pozdro.